apel, który jest czytany w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Jest to apel klubów Gazety Polskiej, który czytamy tutaj co miesiąc. Prokuratura stawia pierwsze zarzuty osobom odpowiedzialnym za tragedię nad Smoleńskiej. Są to urzędnicy rządu Donalda Tuska. Nastąpiły też dymisje w prokuraturze i wśród ekspertów badających, a faktycznie tuszujących smoleńskie śledztwo. Niedawno po cichu pozbyto się odpowiedzialnego za kłamliwy raport Jerzego Millera, a także przygotowującego lot 10 kwietnia szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Bogdana Klicha. Wyrzucono szefa prokuratury wojskowej generała Krzysztofa Parulskiego. Teraz pracę stracił i stanie przed sądem wiceszef BOR generał Paweł Bielawny. Wyrzucono miłośnika rosyjskiego MAK Edmunda Klicha. To jednak dopiero początek rozliczania tych, którzy doprowadzili do śmierci polskiego prezydenta i prawie 100 członków polskiej delegacji. To początek rozliczania tych, którzy tuszowali śledztwo. Za Smoleńsk muszą odpowiedzieć ci, którzy byli ich mocodawcami i wszyscy ci, którzy całą tę operację przeprowadzili. Moralną odpowiedzialność ponosi bardzo wielu dziennikarzy, którzy bezkrytycznie powtarzali rosyjskie kłamstwa. Prawda zaczyna zwyciężać. To sukces państwa, którzy każdego 10 dnia miesiąca domagacie się prawdy. To także sukces garstki dziennikarzy, nie bojących się tej prawdy przekazywać. Należy pamiętać, że rosyjskiej propagandzie nie uległy tylko media związane z Gazetą Polską i Radiem Maryja. Dzisiaj dołączają inni. Witamy was po stronie prawdy, abyście już nigdy nie ulegli kłamstwu. Dziękuję.